Zwierzęta zazwyczaj nie lubią ekstremalnych temperatur, ani minusowych, ani dodatnych. To nieprawda, że zwierzęta afrykańskie lubią upały. Nie, jak są upały, chowają się w cieniu. Obrazki z Afryki mamy takie, że one odpoczywają w cieniu i dopiero pod wieczór zaczynają polować, kiedy się ochładza. W ogrodzie zoologicznym bardzo podobnie. I to samo dotyczy zwierząt z naszego klimatu, czy z klimatu bardziej mroźnego. Też nie lubią ekstremów. My też chronimy nasze zwierzęta przed ekstremami, przed ekstremalnymi temperaturami. One są dobrze wyposażone, te, które mogą być na dworze i są eksponowane przez nas na dworze, ale zawsze mają dostęp wtedy do budek. Co znaczy są dobrze wyposażone? No, mają grube futro i podściółkę futrzaną, która pozwala im nie przemarzać, pozwala im zachować temperaturę. A mimo to wolą być w budzie, na ściółce, na ciepłym niż na zewnątrz. Oczywiście, że wychodzą sobie na spacer, zwłaszcza jak jest piękna pogoda, takie jak dzisiaj i słońce, no to wtedy co parę minut wychodzi zwierzę, robi sobie spacerek naokoło wybiegu i z powrotem wraca do swojej budki, żeby tam położyć się na ciepłej ściółce czy na izolowanym takim drewnianym podejście, który jednak izoluje od podłoża i daje ciepło. Najchętniej robią to, bo tygrysa widzieliśmy spacerującego dostojnie po swoim wybiegu. Bardzo dużo jest takich zwierząt. Ameryki Południowej to na przykład lamy, alpaki, wikunie. Z naszej strefy klimatycznej łosie, rosomaki, indyjskie, azjatyckie to są pandy małe, nie przeszkadza taka temperatura, mają bardzo gęste futro, wilki, takiny, z Azji to jeszcze mamy dzikie osły, czyli kuany albo wielbłądy, baktriany. Tylko tak jak mówię, przy odrobinie szczęścia będziemy je widzieli na wybiegu. Zazwyczaj jednak będą albo wyglądały przez drzwi budki swojej, albo będą siedziały w środku. Natomiast szczenięta, myśląc oczywiście o młodych zwierzętach, tak jak małe tygrysy, mimo wszystko na zewnątrz nie wychodzą? W tak duże mrozy jak dzisiaj, gdy jest minus 15, nie wypuszczamy ich. Również uchatek młodych czy samic nie wypuszczamy w taką pogodę. Grube, mocno otłuszczone samce tylko wychodzą i to też nie na cały dzień, bo jest dla nich za zimno. Inne zwierzęta są wypuszczane na dwór, na przykład na godzinę, jak jest słońce zwłaszcza. I potem chowane. Mówię o zwierzętach egzotycznych, zwierzętach orientalnych, z ciepłych stref klimatycznych. Lwy na przykład. Na chwilę wychodzą na dwór i za chwilę są chowane i w ciepłym przetrzymywane. Mówiąc na chwilę, mam tutaj na myśli na przykład godzinę. Nie są wypuszczane te zwierzęta, dla których jest to zbyt niebezpieczne. Mają albo zbyt małą masę ciała, albo ich wybiegi są tak zrobione, że no nie ma zabezpieczeń zimą. Na przykład małpy, które wychodzą na wyspy. Zimą nie wychodzą na zewnątrz, ponieważ jest zamarznięta cała wodna fosa, która jest zabezpieczeniem. Czyli no zabezpieczenia już wtedy nie ma i zwierzę bez problemu mogłoby wyjść z takiego pomieszczenia. Ale te, które mogą, mają woliery, również są na kilka chwil wypuszczane, czy co parę, czy tam co godzinę są wypuszczane, powiedzmy, na dwór, żeby mogły też załyknąć tego świeżego powietrza, czy słonka. Czy jest taka temperatura, która rzeczywiście powoduje, że wszystkie zwierzęta no, muszą być wtedy w swoich domostwach, w swoich klatkach, w swoich wolierach? Czy to na przykład są takie temperatury poniżej 20 stopni? U nas się nie zdarzają takie temperatury, że wszystkie bez wyjątku zwierzęta, nawet poniżej 20 stopni, zwierzęta mają możliwość wyboru. Mówię o tych, które cały rok są na dworze. I to znaczy, mogą sobie wybrać, czy są na dworze, czy są w swoich budkach. Mówimy tutaj o ssakach, ale są zwierzęta, które nie mają swoich budek. Na przykład ptactwo. Dla ptaków przygotowujemy specjalnie miejsca takie, gdzie mogą zimować, gdzie mogą zimą leżeć,
czy siedzieć, nie odmrażając sobie nóg. I to są takie łachy z siana czy ze słomy. Ewentualnie robi się daszki takie, żeby śnieg im tam nie napadał. I one wtedy sobie w takich odkrytych miejscach, tylko zadaszonych, leżą.